chciałbym podzielić się z wami odczuciami, które łączą się z chorobą, chociaż samą nią nie są. Co po pierwsze, podwyższony poziom chyba adrenaliny na studiach. Potem takie coś jak usunięcie ze studiów przez własną niefrasobliwość. Później powiedzenie, że jeżeli tak, to ja jeszcze potrafię pokazać, co zrobię. Później praca. Po pracy z dołka w górkę, no i od tego się zaczęło. Można powiedzieć, że to przychodzi z niczego, ale to nie jest tak. To jest przede wszystkim ciągły stres. To jest strach. To jest także i to, że człowiek się wstydzi, boi. To, że mówimy o strachu, to, że bierze do siebie pewne sformułowania, które dla innych ludzi zdrowych, czy może pozornie zdrowych, nie mają aż takiego znaczenia. Czułem się taki trochę jakby nieswój. Taki jakby trochę sztywny. Trochę stężały. Czy nieswój, sztywny, stężały. I jeszcze mogłem czuć niepokój też. O, tutaj te kłębuszki nerwowe. I wtedy jedyną rzeczą, u mnie przynajmniej, mi się wydaje, że u innych też może być, jest ucieczka właśnie do azylu. I tam w spokoju dochodzenie do normalnej formy, no. Że już się nie boimy, że możemy spokojnie zapalić, że nam nie przeszkadza szum, że nam nie przeszkadza... czy muzyka to podobno łagodzi. To nie u każdego. Na przykład musiałem mieć zupełną ciszę. Czy wychodząc skądś zwalniać się, czy mówić, czy tłumaczyć, no to jest silniejsze od człowieka, że wtedy go tu dusi w gardle i nie może wymówić słowa. Dobrym sposobem, ale to może nieładnym, że nieładnym, jest zmycie się po angielsku. No ale idziemy, tu ulica taka, czy owaka. Teraz uważamy, że przypadkiem, no, przechodzą przez ulicę, gdzieś tam się nie... Czy nie wpaść pod samochód, czy tramwaj. No, tramwaj to raczej rzadziej, ale pod samochód. I co? Papierosek. Ale to się tak zdarza, że wtedy palimy szybciej. Przechodzimy gdzieś tam koło placu zabaw. Dzieci hałasują, bawią się. No i... To już przeszkadza. Właśnie tak zastanawiam się, czy to było takie bardzo chorobliwe, czy teraz mnie to złapie kiedykolwiek, bo chyba dwa razy miałem takie bliskie temu zdarzenie, ale szybko przeszło i teraz się już nie boję. Także, ale jak przychodziło górka na mnie, znaczy górka, czyli ta się nazywa... Mania. Mania, tak. To nie miałem tego. Mogłem wszędzie pojechać, wszystko załatwić i nie bałem się. Nie bałem się. No i wiesz, no tak, to już wiem, że już masz górkę, czy ktoś mówi, bo ciebie nie łapie. O. A to zostało nazwane jako zdziczenie przez tam pewnego mojego brata. Tak to nazywał.
jak uciekłem lasem do siebie, to jest stworek, do Tycha w Warszawie, miałem parę groszy, idę tam do jakiejś pani do okienka i mówię, proszę, bilet tam do Łodzi, czy coś tego. A ona wzięła pieniądze ode mnie i spojrzała się, mówi, tak do mnie. Ależ ma pan oczy chore. Całą drogę już miałem z głowy. Cały czas jechałem z zamkniętymi oczami. I to wszystko potem wracało do mnie. Jak się jechałem tramwajem, bo to też tam od koło zoo tam się wsiadało. Wiesia zawsze mnie sadzała, bo były wolne miejsca. Przy oknie, ona od brzegu, żebym nie musiał nikomu miejsca ustępować. A ja tak, wieczorem, tu mam czapkę, parasol i ciemne okulary. Bo tak mi się to podoba. Mam taki szereg, był ciemny, bo to były kupione w Zakopanem, no że to nigdy nie było widać przez dnia, jak nie było słońca ostrego. Jak tylko miejsce wolne złapałem, to cupnąłem sobie. I wtedy zamykam oczy i też można było przejechać te przystanki. Ja bym zasnął, ale ja nie, wtedy czuwałem bardzo. I ja się mówię, co mówisz, że się poczułeś? Ja mówię, no tak. A ja mówię, to pewnie przez te dziewczyny to dasz gdzieś śmiać. Ja mówię, to nie chodzi o żadne dziewczyny, mówię, po prostu mnie tak to chwyciło, że nawet nie zdążyłem zarejestrować tego fragmentu w pamięci. I zatrzymał się tramwaj, otwieram na chwilę oczy, wiem, gdzie jestem. I dalej rusza, tak samo robiłem, no i to jest to. To było przy tych krótszych podróżach, a to były dalsze tam gdzieś na Ursynu czy coś, jak byliśmy na jakichś imieninach czy coś, no to dziewczyny sobie popijały, ja tam je trochę obtańczyłem, ale chwyciło. Idę ulicą, jest przejście, no wejście jest obok, czy nie obok, tylko na ten kościoła. Omijamy, bo chcemy pójść krótszą drogą, ale mamy papierosa, no to jak to przejść koło kościoła z papierosem? Można papieros w rękaw i sobie przejść, ale to człowiek ma jakieś takie skrupuły. Jak usłyszałeś od tej kobiety w kasie, że masz tak chore oczy, tak? Ona tak to sformułowała. No, wiesz co? I chodzi mi o to, czy na przykład odebrałeś to, że co, że ona cię zdemaskowała w tym momencie? Czy to no raczej tak. I wiedziałem teraz, później jeszcze, bo nie wiedziałem, kurczę, że ktoś spojrzy na mnie i na moje oczy i zobaczy, że ja mam takie, a nie inne, to od razu pomyśli, że jestem chory. I ta choroba mnie deprymowała. Dzień dobry. Dzień dobry. I oby tylko nie spotkać kogoś znajomego. Bo wtedy tak, ani poznałaś, tu mnie dusiło, że gardle. Nic nie mogłem wymówić z siebie, nic absolutnie. Proszę, dziękuję, nic więcej. No i zdarzały się przypadki. No i paranoidzie. Tak. Przeszliśmy się na podwórku i ja, no dzień dobry, no dzień dobry. To się obraca, szedł do mnie i ja szybko chyc, idę, tak podskoczyłem na ten krawężnik, a on do mnie, o, jak serenka. O Matko Boska, kurczę, teraz jeszcze będzie gadka z nią tego i szybko tu w ten bramę i do tego. I potem mówię do Wiesi, trzeba coś powiedzieć na drugi dzień jej, że tak nie chciałem z nią porozmawiać czy coś. Myślałem, spokój mój. Ona na to uwagi nie zwraca, poza tym, co cię bardzo lubi, mówi, może nie miałeś czasu, może mówi, inne sprawy były. Bałem się, że ktoś powie, o, idzie chory. Czy to nie wiem, to też przerysowałem, ale ja się wstydziłem po prostu. I
idziemy tą klatką, czwarte piętro i to bez windy, to najlepiej. I nawet człowiek się nie obejrzał, jak był na czwartym piętrze. Oczywiście się liczyło pół, jeden, półtora, dwa, już połowa to już. Tam były na początku drzwi, jeszcze nie były na klucz zamykane, ani na zamek. To się wchodziło i teraz problem taki, czy teściowa, żeby chodzi o teściową, jest w domu czy nie. Lepiej jakby była, czy jakby nie było. No nie wiem, chyba lepiej jakby nie było, bym miał spokój tego. Wchodzę za klamkę, otwarta. Wchodzę, a tutaj teściowa, no, ja wiedziałem. W kuchni tam coś przygotowuje i radio Elizabeth Stereo, prawie że na cały regulator, bo to było z pokoju tam do kuchni. No i teraz co, no, przy takim radiu to ja się nie odprężę, takim głośno grającym. Wciskam przycisk, też się wygląda z kuchni i mówi, a ja mówię, mamo, źle się czuję, a teściowa, a jak ja się źle czuję, no i wtedy do pokoiku, zamykam drzwi, okno też, bo tak, zasłony, coś. No i też to była taka dusza, nie człowiek. Za jakiś czas zagląda. Ja uchylam powieki i ona się uśmiecha. Za co? Śmieje się ze mnie, czy tak się uśmiecha, żeby mnie podnieść na duchu? No i zamyka drzwi. Tylko jest to. Kwestia była tego, że jak rano łóżka nie posłałem, tylko położyłem kołdrę i na to koce albo coś, to potem, kurde, mówię, trzeba się rozebrać. No, przynajmniej, żeby zdjąć spodnie i tamtą koszulkę czy sweter. No. I to mi też przeszkadzało. Mówię, dlaczego ja nie posłałem łóżka? No, ale to. I tak. Zrobiłem wszystko z siebie, czy nie wszystko. I pod kołderkę, tu, tak, na nos. I powiem tak, jak się położyłem, kurczę, na głowę ten koc, żeby jak najszybciej to, a jak była taka ciemność, no to lepiej. No i tak sobie leżę. O niczym nie myślę, bo będę myślał, że będzie jeszcze gorzej. I w pewnym momencie czujesz, że już jest ze mną, jeszcze spokojniejszy, lepszy. Słyszę ten szum z ulicy, bo jeszcze były inne okna. Ale no to zapalimy, zobaczymy jak to jest. Ale nie, zapaliłem połówkę, jeszcze to nie jest to. No i to wygasiłem, położyłem się. No i no. Bardzo dobrą rzeczą jest wyciszanie się, a przy pomocy właśnie modlitwy. Cały pacierz mówić i w tym czasie ułożyć się wygodnie, żeby to powodowało pewne odprężenie. Znaleźć miejsce, czyli azyl, gdzie nam to będzie jakoś sprzyjało. 10-15 minut już później przechodziło. Wtedy tak, kawka to może też przyszła, albo herbata. Człowiek przez cały czas i modlił się, pragnął czegoś i chciał, żeby to przeszło. I tak jest. I w tym najwięcej zasługi widzę, kurczę, w sobie i przyjaciołach. Ale i w postępie medycyny. A chyba najwięcej w terapii.